Ich danke herzlich für die Einladung. Ich freue mich, dass ich heute hier bei Ihnen sein kann. Dziękuję bardzo za to, za to zaproszenie i cieszę się, że mogę być z Wami. Diese Veranstaltung heute zeigt, der deutsch-polnische Normalisierungsprozess ist weit vorangekommen. Ta uroczystość dzisiaj pokazuje, że w ogóle niemiecko-polskie prace poszły dalej. Zu danken ist es insbesondere den deutschen und polnischen Jugendlichen, die diese Versöhnungsarbeit an den Kriegsgräbern durchführen. Zu danken ist es von unserer Seite aus Hans Linke, der 50 Jahre diese Arbeit betreut. Podziękować trzeba młodzieży polskiej i niemieckiej za to, że tą pracę podjęli na tym miejscu pamięci i panu Linke, że to od 50 lat organizuje. Zu danken ist aber auch den Verantwortlichen des Kreises und der Stadt Johannesburg-Bitsch, die diesen Gedanken aufgenommen haben und alle Organisationen, alles Organisatorische geleistet haben, damit diese Arbeit hier auch vor Ort gemacht werden konnte. Podziękować trzeba też organizatorom, urzędom miasta i gminy Pisz za to, że podjęli się takiej organizacji i ją doprowadzili do końca. Verehrte Gäste, das Verhältnis zwischen Deutschen und Polen im 20. Jahrhundert war die meiste Zeit furchtbar. Kochani goście, stosunki pomiędzy Niemcami i Polakami większość czasu były okropne. Seit der Wende blicken wir in eine hoffnungsvolle Zukunft. Ale po przeistoczeniu patrzymy dobrze na daleką przyszłość. Wir wollen daran anknüpfen, an die langen Zeiten in der Vergangenheit, in der Geschichte, wo es auch harmonisch zwischen Polen und Deutschen zuging. Wir chcemy też, żeby dalej pomiędzy Polakami i Niemcami wszystko układało się harmonijnie. Ich danke ganz herzlich als Vertreter der Ostpreußen, die bis 1945 hier die Mehrheitsbevölkerung darstellten. Ich danke als Repräsentant der Ostpreußen, dass auch die polnischen Repräsentanten gesagt haben, Johannesburg, Pitsch, Masuren ist inzwischen eine Heimat ohne Grenzen. Ja, dziękuję, że po prostu i Polacy powiedzieli, że Mazury to jest ojczyzna dla wszystkich. Dies ist eine Basis, auf der wirklich Frieden und Freundschaft gedeihen kann. To jest baza dla pokoju i przyjaźni. Ich wünsche uns allen heute einen harmonischen Tag und ich möchte meine Hoffnung Ausdruck geben, dass dieser Friedenspark auch für die nachfolgenden Generationen ein Symbol für die gute Zusammenarbeit zwischen Polen und Deutschen ist. Życzę Wam przyjemnego dnia i żeby ten park był symbolem dla Polaków i Niemców jako wspólnej roboty, symbol wspólnej roboty i wspólnej zgody. Danke. Dziękuję. Twoim krzyżem jesteśmy naznaczeni, a chcąc trwać przy Tobie, bierzemy codziennie swój krzyż i chcemy Cię naśladować. Twój krzyż jest dla nas nadzieją zmartwychwstania i chwały. Niech Twój krzyż, Panie, będzie dla nas mocą przeciwko złu i wszelkim przeciwnościom. Niech będzie znakiem uświęcenia naszej pracy, naszego życia, naszych domów przez Chrystusa, Pana naszego. Der deutschen Jugend. Poproszę teraz do złożenia wieńców pana pułkownika Bogdana Markiewicza oraz pana Hansa Linke z młodzieżą niemiecką.
Vielen Dank.